Rozmowa dnia. Gościem sygnałów dnia jest pani poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry państwu. Pani poseł, polski premier mówi i apeluje do świata zachodniego, stwórzmy komisję, która miałaby w sposób skrupulatny, fachowy i też obiektywny zbadać zbrodnie, których dokonali rosyjscy żołnierze na Ukrainie. Jak pani ocenia ten pomysł? Dobrze oceniam, dlatego że na pewno myślę, że taka komisja, czy w ogóle wymiar sprawiedliwości, który będzie sądził, mam nadzieję, zbrodniarzy, którzy dokonywali zbrodni na ludności cywilnej Ukrainy, to powinien być osobny trybunał, dlatego że Trybunał Haski to jest trybunał, z którego Rosja się po prostu wypisała. I tak jak do spraw zbrodni w Jugosławii powinien być osobny trybunał do spraw zbrodni popełnionych w Ukrainie i komisja międzynarodowa, złożona z ekspertów z wielu krajów, powinna zbierać już tę dokumentację. Wiemy też, że w poszczególnych krajach Unii Europejskiej też powstają takie komisje krajowe. Też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Polsce taką powołać, dlatego że też jeżeli chodzi o podleganie przepisom karnym, to też mamy przestępstwo z artykułu 117 Kodeksu Karnego, wojny napastniczej. Także jeżeli udałoby się dorwać któregoś z tych zbrodniarzy na terytorium naszego kraju, to jak najbardziej możemy ich również postawić przed naszym własnym wymiarem sprawiedliwości, osądzić i skazać. Pani poseł, pomysł w takim razie ma poparcie i może liczyć na poparcie Lewicy, a jak pani poseł ocenia szansę tego pomysłu na poparcie na świecie, bo żeby on zaistniał, no to państwa, główne państwa europejskie na pewno i pewno Stany Zjednoczone muszą się zgodzić na powołanie takiej komisji. Dosłownie godzinę temu pan europoseł Witold Waszczykowski był sceptyczny wobec tego, czy taka zgoda i takie zainteresowanie, determinacja w tej sprawie będzie. Wczoraj pan minister Michał Dworczyk mówił o tym, że Polska nie zrezygnuje oczywiście z walki o tą międzynarodową komisję, natomiast widzi, że te kraje, które są najbardziej sceptyczne, tak to nazwijmy, wobec zaostrzania sankcji, również dystansują się od udziału w takiej komisji. No, myślę, że pewnie ma na myśli między innymi Holandię, która była pierwszym takim sceptycznym krajem, ale ja bym poczekała, to znaczy dałabym szansę temu pomysłowi, dlatego że no, coś się zmienia ewidentnie w Europie, to widać. To widać, że też polski głos staje się coraz bardziej głosem wysłuchiwanym. To pokazuje głosowanie w Parlamencie Europejskim przedwczoraj. I myślę, że wczoraj, że mieliśmy głosowanie w nocy, także te dni mi się przestawiły. To była jednomyślność po prostu państw europejskich o tym, żeby odejść od zakupów wszystkich węglowodorów z Rosji. To cieszy i to zostawmy sobie tę dozę nadziei, że może taki pomysł uda się znaleźć dla niego szersze poparcie. No właśnie, mówi pani o tym, żebyśmy zostawili sobie taką dozę nadziei, ale tak, z jednej strony mamy te przerażające zdjęcia z Buczy, z Irpienia, najprawdopodobniej już za moment z Borodzianki, bo tam podobno, przynajmniej tak twierdzi strona ukraińska, doszło do jeszcze gorszych, choć trudno to sobie wyobrazić. Nie wiem, czy piekło może być jeszcze gorsze niż to, co zobaczyliśmy na ulicach Buczy, ale być może rzeczywiście tak było. Jeżeli te zdjęcia nie wywołują no, takiej radykalnej zmiany i radykalnego otwarcia na ten temat, jeżeli informacje o działających w Mariupolach krematoriach nie dokonują takiej zmiany radykalnej mentalności w różnych miejscach na świecie, w Berlinie, w Paryżu, w innych państwach również, to ja się chcę zapytać pani poseł, co może w takim razie wywołać taką zmianę radykalną? Znaczy nie zgodzę się z pani tezą po prostu. To znaczy to nie jest moim zdaniem tak, że to nie wywołuje żadnej zmiany. Ta zmiana jest bardzo nie, ja istotna. Się pytam o zmianę radykalną. Ja nie mówię, że nie ma żadnej.
Jest zmiana i to jest radykalna zmiana, bo jeszcze tydzień, półtora tygodnia temu słyszeliśmy ze strony niemieckiej, że nie ma takiej możliwości, żeby odejść od surowców zakupywanych w Rosji. I tutaj głosowanie w Parlamencie Europejskim jednak pokazało, że jest kierunek, który jest jednoznacznym kierunkiem, nie można od niego odstąpić. Ja uważam, że ta zmiana się dokonuje. Nie potępiajmy też Unii Europejskiej, nie potępiajmy państw starej Unii, starajmy się je przekonywać. Myślę, że to się też Polsce udaje w znacznej mierze, także dzięki temu, że jest taka wspólna postawa, tak to czuję, rządu, opozycji, która mówi jednoznacznie, że Polska jest tym głosem, który jest i sumieniem Europy w sprawie Ukrainy i no, Unii Europejskiej, bo przecież Ukraina też jest w Europie i jest no, ambasadorem, dobrym ambasadorem spraw Ukrainy w Unii Europejskiej. Pani poseł, a jak pani oceni słowa pana komisarza Hahna? Ja je może zacytuję raz jeszcze. Jest jeszcze za wcześnie na przeznaczanie konkretnego unijnego wsparcia finansowego dla krajów Unii Europejskiej przyjmujących uchodźców. Mniej więcej w tym samym czasie pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, teoretycznie szefowa pana Hahna, mówi o tym, że Unia Europejska zaspokaja potrzeby milionów Ukraińców, uchodźców właśnie, których przyjmujemy. Tutaj mowa jest o tych milionach uchodźców ukraińskich, a pan komisarz Hahn mówi, że jest za wcześnie, żeby podejmować takie decyzje. No nie sądzę, że jest za wcześnie. Myślę, że ta pomoc jest potrzebna teraz. Polska po prostu powinna też o nią wystąpić. Ma takie pełne prawo. To powinny być fundusze, które są zupełnie niezależne od funduszy związanych z Europejskim Funduszem Odbudowy, bo to jest no, inny powód, inna przyczyna i inne kwestie z tym związane. Także to rozdzielmy, nie łączmy tych funduszy i spraw z nimi związanych. Polska musi przywrócić praworządność, żeby otrzymać pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Przypomnijmy, odbudowy gospodarki po pandemii. Na to są te pieniądze. I czym innym są koszty związane z pomocą Ukraińcom i tutaj powinniśmy wnioskować po prostu o zupełnie inne zasoby, inne fundusze oddzielne od tego pierwotnego, pierwszego tematu funduszy z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Po prostu inny to jest zakres wydatkowania i zresztą no, to jest zrozumiałe, że te fundusze są kierowane na konkretne cele, dlatego uważam, że też się dziwię, mówiąc szczerze, że rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że jeszcze do tej pory tego nie zrobił. Słyszałam słowa prezesa Kaczyńskiego, że no nie jesteśmy żebrakami, sami sobie poradzimy. I ja uważam, że to nie powinno być sprowadzone do tego poziomu. Nie, oczywiście nie jesteśmy żebrakami, ale jak najbardziej pomagamy bardzo, bardzo efektywnie, także dzięki społeczeństwu obywatelskiemu, wielu osobom, które się po prostu w to prywatnie angażują. I ta pomoc byłaby bardzo, bardzo pomocna. Pomocna. Bardzo by była przydatna. Byłaby dużym wsparciem. No ale pani poseł, dlatego, że mamy bardzo dużo tych uchodźców. Ja dopytam, czy rzeczywiście tak jest, że to są sprawy rozdzielne, że KPO to jest jedno, pomoc ewentualnie dla uchodźców to jest co innego, bo Polska zrobiła rzecz zupełnie wyjątkową, to znaczy włączyła tych, którzy do nas przybyli, do krwioobiegu polskiego systemu społecznego, edukacyjnego, zdrowotnego. I jak pani poseł dobrze wie, w KPO są pieniądze przeznaczone chociażby na modernizację, wsparcie służby zdrowia, tych szczególnie mniejszych szpitali. Państwo przecież też bardzo o to zabiegali. No to jest właśnie tak, że ci uchodźcy, przede wszystkim kobiety, dzieci, którzy są w Polsce, no oni mogą korzystać z polskiego systemu zdrowia. No nagle w polskim systemie zdrowia pojawia się około 2 milionów nowych pacjentów, więc no trudno powiedzieć, że te pieniądze z KPO to by były na coś zupełnie innego. No nie, no jeżeli by były na modernizację polskich szpitali, no to byłyby również dla uchodźców. Pani redaktor, ja nie rozumiem takiej postawy, jeżeli można dostać i pierwsze i drugie danie, to ktoś mówi nie, to ja dziękuję za tę zupę, ja tylko czekam na drugie. No jeżeli możemy, a w mojej opinii jak najbardziej jesteśmy do tego uprawnieni, wystąpić o osobne fundusze, dodatkowe, czyli o więcej pieniędzy, które po prostu wynikają z zupełnie innej potrzeby, tej, która nie wystąpiła wtedy, kiedy się ubiegaliśmy o Europejski Fundusz Odbudowy, składając Krajowy Plan Odbudowy, bo tamte pieniądze są związane z pandemią.
pandemią, z gospodarką, która no, miała w każdym państwie europejskim problemy związane właśnie z epidemią, pandemią koronawirusa. To jest zupełnie inna okoliczność i ja uważam, że powinniśmy się po prostu starać o dodatkowe fundusze. No tak, no oczywiście pojawia się pytanie, czy w momencie agresji i w momencie no, trwania realnej wojny i zagrożenia dla Unii Europejskiej sprawa tego, czy w polskim Sądzie Najwyższym istnieje Izba Dyscyplinarna. To jest rzeczywiście kwestia pierwszoplanowa dla instytucji Unii Europejskiej i spór o to, czy w ogóle Unia Europejska może zajmować się organizacją polskiego wymiaru sprawiedliwości, tak jak wymiarów sprawiedliwości innych państw. No pytanie, czy to jest w tym momencie spór pierwszorzędny i już o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. Ja przypominam, że pani poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy jest gościem Sygnałów Dnia. Ciąg dalszy naszego spotkania, naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Pani poseł, no właśnie, czy ten spór w gruncie rzeczy nie jest niszczący w tych okolicznościach, bo te okoliczności się dramatycznie zmieniły i nie można mówić, że one się nie zmieniły. One się zmieniły. I czy w tych okolicznościach ten spór nie jest niszczący dla jedności Unii Europejskiej? Moim zdaniem jednak to są różne okoliczności. Jedne są okolicznościami zewnętrznymi, drugie wewnętrznymi. Te kwestie związane z praworządnością to jest kwestia wewnętrzna i tego, w jaki sposób Polska załatwi tę sprawę z Unią Europejską. W mojej opinii, w mojej ocenie, powinna po prostu przyjąć projekt złożony przez Lewicę i Koalicję Obywatelską. Niestety został on odrzucony w pierwszym czytaniu, ale moja Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbędzie się po świętach. Mam nadzieję, że wtedy do projektu prezydenckiego, który został wybrany projektem wiodącym, zostaną przyjęte nasze poprawki, które no, usprawnią ten projekt i pozwolą na akceptację go przez Komisję Europejską, co będzie polegało na tym, że rzeczywiście zostanie zlikwidowana naprawdę Izba Dyscyplinarna, a nie tylko zmieniona jej nazwa i trochę zmieniony wybór, który i tak się kończy tym, że ostatecznej decyzji będzie dokonywał prezydent, wybierając tam członków. I to nie jest tak, że możemy uciec od takich spraw, że wojna wszystko oczywiście zmienia, ale nie wszystko przekreśla i nie przekreśla tego, że no, Polska ma dużo na sumieniu pod tym względem, pod względem łamania praworządności. I to nie polega na tym, że Unia Europejska uzurpuje sobie prawo do ingerowania w nasz wymiar sprawiedliwości, na przykład informując nas, że no, zamiast sądów rejonowych będziemy mieli tylko sądy okręgowe. Nie, to jest cały czas w gestii tylko i wyłącznie Polski, decyzji polskich władz, polskiego ustawodawcy. Natomiast kwestia praworządności to jest kwestia wartości tego, czy rzeczywiście ci sędziowie, którzy w tym wymiarze sprawiedliwości są i orzekają, są sędziami niezawisłymi. Tego dotyczy istota tego sporu. No, pani poseł, na ten temat też można dyskutować, bo zdaje się, że są argumenty, które by przeczyły pani tezom, ale może rzeczywiście szkoda czasu w tym momencie na dyskusję na ten temat. Ja się zastanawiam tylko, bo pani powiedziała, że Polska łamie praworządność. Ja się zastanawiam w takim razie, jak nazwać postawę państw Unii Europejskiej, które po pierwsze jeszcze do niedawna dostarczały broń Federacji Rosyjskiej wbrew zakazom. Ta broń teraz służy do tego, żeby nie łamać praworządność na Ukrainie, żeby po prostu mordować ludzi, kobiety, dzieci, starców, każdego, kto się nawinie. Jak nazwać działania tych państw Unii Europejskiej, które cały czas upierają się przy tym, by miliardy euro przekazywać Federacji Rosyjskiej. Nie wiem, być może to już nie jest kwestia praworządności, być może to jest zupełnie co innego, ale może też to warto zostawić. Projekt ustawy... Warto skomentować. To jest kwestia warto. Rzeczywiście moralności i przyzwoitości, tylko że gdybym była polityczką francuską, to bym tam w swoim kraju podnosiła te kwestie, ale jestem polityczką polską patriotką i chciałabym, żeby nie odwołując się do tego, że ktoś inny też coś przeskrobał, żebyśmy się usprawiedliwiali z tego, co się dzieje w Polsce. No,
wie pani, tylko że problem polega na tym, że jeżeli Federacja Rosyjska w tej swoim zbrodniczym planie okaże się bardziej skuteczna, daj Boże, żeby nie była i żeby była tak skuteczna jak do tej pory, ja życzę tego i nie tylko Ukraińcom, ale i nam wszystkim, no ale gdyby było inaczej, to zaopatrzeni właśnie w tą broń francuską Rosjanie przyjdą do nas, do Paryża, tak szybko nie dojdą, więc to jest ta różnica i to jest ta różnica, która każe nam jednak zwracać na to uwagę, a nie mówić, że to jest problem polityków francuskich, bo to nie jest problem polityków francuskich, to jest realnie nasz problem, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Pani poseł, projekt ustawy o zmianie konstytucji w dwóch miejscach wpłynął wczoraj po południu do Sejmu. Jak państwo oceniają te dwie propozycje? One były wcześniej sygnalizowane na spotkaniu strony rządowej ze stroną opozycyjną. No, w tej chwili już mają postać konkretnych zapisów, propozycji zapisów prawnych. Nie widzimy potrzeby zmienienia konstytucji. Lewica nie będzie głosowała za zmianami konstytucji. Uważam, że do zmian konstytucji ewentualnych jest potrzebny tak zwany moment konstytucyjny, czyli no, powszechna zgoda społeczna, pokój też, a trudno o tym mówić, jak jesteśmy państwem frontowym. W takich okolicznościach konstytucji nie należy zmieniać i jeżeli chodzi o same powody, dla których strona rządowa zgłasza taką potrzebę, my uważamy, że one po prostu nie są konieczne, dlatego że skoro można było na podstawie przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej odebrać jeszcze nieskazanemu przecież Sławomirowi Nowakowi samochód, przekazać go Straży Granicznej. Tak samo można konfiskować majątki rosyjskich oligarchów czy rosyjskich obywateli, którzy no, współdziałają z tym zbrodniczym reżimem Federacji Rosyjskiej. To ja zapytam o tą pierwszą sprawę, bo tam jest przede wszystkim, znaczy oprócz tego, o czym pani mówi, zaraz do tego jeszcze przejdziemy, jest kwestia niewliczania wydatków na obronność do długu publicznego. Dlaczego państwo są temu przeciwni? Dlatego, że też nie widzę takiej konieczności zwiększania tych progów ostrożnościowych. One w konstytucji są w jakimś celu. Ostrożnościowe, tak się je potocznie nazywa, po to, żeby no, nie wpaść w spiralę zadłużenia, z której będzie ciężko potem wyjść naszej gospodarce. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki na zbrojenia, to jak najbardziej mogę powiedzieć, że zrewidowaliśmy swoje nastawienie, które jeszcze mieliśmy w trakcie pandemii. Wtedy było inne zagrożenie. Było zagrożenie, głównie zagrożenie w Polsce to był koronawirus i zagrożenie dla miejsc pracy, dla tego, żeby nie powstało bezrobocie i tutaj uważaliśmy, że po prostu te wydatki powinny być na tym maksymalnym poziomie, którego wymaga NATO, a którego tak nawiasem większość państw natowskich nie przestrzega. Przestrzegaliśmy tylko Stany Zjednoczone miały więcej, no i Polska te 2%. Ale jeżeli, a jest przecież taka konieczność, żeby te wydatki były większe, to tak, rzeczywiście wydawajmy więcej. Natomiast jednak w granicach, w tej skali, które nie bez powodu zostały w tych progach uwzględnione w polskiej konstytucji, przyjętej, przypomnijmy, w drodze konsensusu między wszystkimi siłami politycznymi. No, ale pytanie, czy wówczas, kiedy powstawała ta konstytucja, przewidywano zagrożenie wojny? Jak pani patrzy teraz na sytuację gospodarczą Ukrainy, no to chyba można śmiało powiedzieć, że gdyby można było to zrobić wcześniej i Ukraina miałaby takie możliwości, to powinna się zadłużyć i dozbroić niż przez następne dziesięciolecia, jeżeli ta wojna zostanie wygrana szybko, spłacać kredyty na odbudowę. To wydaje się takie dość proste i oczywiste. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z Mariupola. Przypomnę, że kiedy przyjmowaliśmy Polską, uchwaliliśmy też w drodze referendum polską konstytucję, wszyscy jako naród, nie byliśmy jeszcze w NATO, nie byliśmy w Unii Europejskiej, w związku z tym jak najbardziej było realne zagrożenie wojenne. Ale wracając do Ukrainy, właśnie nie powinniśmy ani my, ani Ukraina coraz bardziej się zadłużać. Ukraina przeznacza prawie 30% swojego PKB na spłatę, na obsługę tego zadłużenia. To, co powinniśmy zrobić dla Ukrainy, to umorzyć to zadłużenie, bo od
odbudowa tej gospodarki, oby się ta wojna skończyła jak najszybciej, nie może być jeszcze obciążona długami sprzed tej wojny. Przecież jak mamy takie miasta jak Mariupol, które ucierpiały tak mocno jak Warszawa w Powstaniu Warszawskim, w którym 90% zabudowy została zniszczona, to nie wyobrażam sobie, żebyśmy jeszcze jako Europa pozwolili na to, żeby musiała się Ukraina zadłużać, żeby mało, żeby spłacała swoje dawne długi, jeszcze teraz się zadłużała, żeby odbudowywać miasta ludziom, którzy nie mają dachu nad głową. Tam jest po prostu zero miejsc do zamieszkania. No tak, ale przypominam, że skoro są państwa w Unii Europejskiej, które mówią, że obywatele nie mogą nic już więcej ponosić kosztów związanych z tą wojną, no to tym bardziej pewno nie będą mogli ponosić kosztów związanych z odbudową Ukrainy, więc to być może jest sfera pobożnych życzeń. Natomiast ja jeszcze dopytam, bo to jest, pani poseł, mniej więcej tak, że państwo mówią, trzeba wydawać więcej na armię i świetnie, bo rzeczywiście trzeba. Polska musi zakupić poważne systemy, chociażby system antyrakietowy, który po prostu, no znamy to powiedzenie, to określenie z komentarzy na temat sytuacji na Ukrainie, zamknie polskie niebo, ale to są miliardy dolarów. Można sobie przeliczyć po kursie dolara, jaka to jest kwota i to jest jedna z pozycji. I teraz tak, no państwo mówią, dobrze, trzeba wydawać więcej, no ale jest, państwo są za tym, żeby tą blokadę wydatków utrzymać. No, siłą rzeczy to będzie oznaczało, że więcej, tyle więcej, ile trzeba, nie wydamy. Nie. Dlatego, że to jest relacja w stosunku do PKB, czyli jeżeli PKB będzie wyższa, będziemy mogli, nadal mieszcząc się w tych progach, wydawać więcej na zbrojenia. A spodziewa się pani poseł jakiegoś wzrostu w tej chwili gospodarczego, jak wojna jest za progiem? Jeżeli przywrócimy praworządność, odzyskamy środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy, rekordowe, przypomnijmy, o tym się już też zapomina, że to naprawdę jest, takiego zastrzyku nie było w historii, to jak najbardziej polska gospodarka ruszy, spadnie inflacja i jest szansa na to, żeby zgodnie z przepisami, nie zmieniając konstytucji, wydawać więcej na zbrojenia i mieścić się w tych progach. Pani poseł, przepraszam, pani uważa, że inflacja w Polsce jest spowodowana blokadą KPO? Nie, jest spowodowana wieloma czynnikami. Ja tylko mówię, że jest to pewna szansa, że jeżeli... Znaczy ja przyznam szczerze, bo dopytuję takim ze zdziwieniem, bo takiej teorii związanej z inflacją w ogóle jeszcze nigdy nie słyszałam. Powiedziałam tylko, że może być taki efekt. Nie powiedziałam o przyczynach inflacji, powiedziałam o efekcie. Jeżeli będą różnego rodzaju inwestycje, budowy szpitali, o których mówiliśmy, budowy mieszkań komunalnych, o które też walczyliśmy, tanich mieszkań na wynajem, to polska gospodarka niewątpliwie na tym zyska, co może się przełożyć na to, że inflacja w Polsce spadnie. Nie mówiłam o przyczynach, mówię o skutku, który może wystąpić. Nie, ale ja zwracam uwagę, że żeby jakieś zjawisko przestało występować, muszą ustąpić też jego przyczyny. No tak się po prostu nie da. To tak nie działa. Tak, jakby pani poseł spojrzała na inflację w całej Unii Europejskiej, w krajach, które niczego nie mają zawieszonego i obciętego, no to by pani poseł też zobaczyła, że tam inflacja w zasadzie nawet w niektórych miejscach przebija tą polską inflację, albo do niej dobija. Natomiast pani poseł, czy wojna za naszą wschodnią granicą jest czynnikiem, przepraszam, no w gruncie rzeczy dobijającą gospodarkę Polski, zresztą nie tylko gospodarkę Polski? Oczywiście, że tak. Ma wielki wpływ. Będą miały też wielki wpływ te ceny surowców, które pewnie będą przejściowo za nim. Mam nadzieję, że ten... No już mamy z tym do czynienia. Będziemy przechodzić na odnawialne źródła energii, to przez ten czas rzeczywiście będziemy płacić więcej za surowce. Ale o tym mówię, to znaczy, czy będzie dobrze, jeżeli zatrzymamy przynajmniej wzrost tej inflacji, albo troszeczkę uda ją się zbić? No będzie dobrze, w związku z tym róbmy wszystko, żeby przynajmniej częściowo tę inflację zbić, również poprzez napędzanie polskiej gospodarki. O tym mówię. Nie będzie pewnie tak, że się cofniemy do tego poziomu sprzed 2020 roku, albo no nawet
września 2021. Pewnie to zajmie długi czas, ale nawet jeżeli uda się zbić o dwa punkty procentowe, to będzie to... Czy Państwa decyzja co do wyłączenia kosztów na zbrojenia jest decyzją ostateczną? Tu żadnej dyskusji nie będzie? Nie, żadnej dyskusji w sprawie zmieniania konstytucji na pewno nie będzie. To już jest postanowione. Tak jak powiedziałam, stoimy na tym stanowisku. Uważamy, że są inne metody, że konstytucji w tym celu i w tej chwili zmieniać nie potrzeba. I tu stawiamy kropkę. Pani poseł Anna Maria Żukowska z Lewicy była gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.